Siema wszystkim, słuchajcie, cała przeróbka mojej instalacji upgrade'owej idzie jak idzie. Staram się tutaj spędzać jak najwięcej czasu, aczkolwiek nie zawsze mogę. Jak widzicie, tory dołożyłem już. Przewody zostały do podłączenia jeszcze, niektóre, właściwie większość. Falowniki właśnie łączę sobie. Wyprowadzam przewody na baterie i na panele fotowoltaiczne. Zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj idzie szóstka, tam idzie 35 na baterię. Tutaj wejdzie zasilanie. Zasilanie wejście i wyjście oczywiście, standardowo w tych off-gridowych falownikach. Tutaj tak samo jest. Tu się ostrości nie chce złapać. No dobra, nie to nie. W każdym razie tutaj tak samo jest szóstka, pod spodem też przyjdzie przewód 35 na baterię. Gdzieś pod listwami, znaczy pod torami zamontuję, bądź z boku tutaj busbary, które będą łączyły wszystkie plusy i wszystkie minusy ze wszystkich baterii. Pokażę Wam, jak to zrobić, żebyśmy nie łączyli przypadkiem tego bezpośrednio do akumulatorów, bo tak to być nie powinno. Akumulatory oczywiście wyjdą na zewnątrz. Tutaj są dwie skrzynki. Jedna jest AC. Tutaj już dwa liczniki podłączyłem. To są liczniki, które będą mierzyły moc, która wchodzi na falowniki, czyli tyle, ile falowniki ciągną z sieci, a te dwa następne będą mierzyły moc wyjściową, czyli tyle, co pobierają odbiorniki w domu. Pamiętajcie o separacji przewodów neutralnych. Ja tu mam sobie zrobione trzy listwy, tak? Jedna jest do falownika żółtego, druga jest do falownika niebieskiego. Jeden jest 5,6 kW, drugi 5,5, a tutaj jest neutralny z sieci. One nie mogą być podłączone ze sobą. Łączenie takich przewodów może skutkować uszkodzeniem z któregoś z falowników z racji tego, że one mogą wywoływać przepięcia, różne upływy prądu. Możecie poczytać sobie o tym na internecie. W każdym razie nie róbcie tego. Starajcie się separować wszystkie przewody neutralne. Jeżeli chodzi o skrzynkę DC, tutaj już wprowadziłem przewody od fotowoltaiki. Ja fotowoltaikę mam dziesiątką pociągnięte. Dosyć gruby kabel. Nie musi taki być oczywiście, ale taki miałem, to taki użyłem. No i oczywiście tutaj wchodzą przewody na zabezpieczenia przeciwprzepięciówki. Podobno ta jakaś niezbyt dobra jest, no ale zobaczymy. Na razie taką miałem, to taką zamontowałem. No i wychodzą na... Tutaj będą wyjścia na falowniki, tak? Przewodów PV. Także tutaj już wyjdzie przewód szóstka normalnie, ten kawałeczek tutaj krótki pójdzie sobie szóstką na falowniki. Tak to właśnie mniej więcej wygląda. Słuchajcie, pokażę Wam za chwilę, jak zarabiać przewody, żebyście przypadkiem tego nie robili młotkiem, bo też dużo ludzi, mówię o takich końcówkach oczywiście, o tych końcówkach na przewody. Kupujcie sobie takie końcówki, one nie są jakieś strasznie drogie. Ja Wam pokażę, żeby to się zaostrzyło troszkę. Końcówka 35x6. No i taką zakładacie sobie na przewód, znaczy oczywiście zależy, jaki tam przewód będziecie mieli. No ja mam akurat 35, ale po prostu róbcie to, starajcie się dosyć dobrze zrobić, bo to jest bardzo ważne, że po pierwsze, żeby nie grzały się te końcówki, żeby te przewody nie iskrzyły w środku. To może spowodować pożar. Zwróćcie na to uwagę, jeżeli będziecie to sami robić, jeżeli nie, no to postarajcie się też patrzeć na... albo kontrolować robotę, którą robi Wam ktoś z takich rzeczy, żeby to nie było jakieś druciarstwo. Słuchajcie, taka zwykła praska, która zakres ma kamieni od 6 do 35, do 50 nawet, przepraszam. Ona kosztuje 100 zł, czy nawet 70 bodajże na Allegro. Także można sobie coś takiego kupić, ja sobie taką kupiłem, bo taka się przydaje czasami, zwłaszcza tutaj do fotowoltaiki. Ja ją też w pracy wykorzystuję sobie czasem. I nawet dobrze się sprawdza, nie zaciska źle. Zaraz Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda, taki przewód zarobiony. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda teraz. Przewód zaciśnięty. Widzicie? Można to oczywiście zrobić na raz, na dwa. Ja zawsze robię na trzy, jest to wtedy pewniejsze. Mam pewność, że tutaj nic nie będzie latać, nic nie będzie luźne, nic nie będzie się iskrzyć, także... powiedzmy mocno zaciśnięta końcówka, także coś takiego. Zaciśnijcie to porządnie, nie używajcie młotka, tak jak mówiłem.
bo może to spowodować jakieś iskrzenie, grzanie się. Całą moją instalację jeszcze po zakończeniu sprawdzę kamerą termowizyjną, czy coś tu się grzeje, włączę jakieś obciążenia i też Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. No i teraz zakładamy sobie termokurcz w ten sposób. Tutaj, jak widzicie, miałem jakieś resztki termokurcza, jeszcze do sklepu nie jechałem, więc nie chce mi się teraz jechać specjalnie 20-30 km do sklepu, bo za blisko go nie mam, z racji tego, że na wiosce mieszkam, więc założyłem to, co jest, żeby było, żeby przewody się odróżniały troszkę. Mogłem mieć dłuższy ten przewód tutaj niebieski, a właściwie ten termokurcz, no ale tak jak mówię Wam, nie mam, więc używam tego, co mam. Tak, tutaj założę sobie też termokurcz, potem założę sobie ten drugi, zagrzeję troszkę dalej, żeby sięgał mniej więcej jak tamten. Tam jest tak samo zrobione. No i będzie się przynajmniej odróżniało, który jest plusowy, który jest minusowy. Tak to mniej więcej wygląda. No dobra, za chwilę pokażę Wam resztę, jak już część podłączę, jak to mniej więcej wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania, cały czas piszcie w komentarzach, ja będę na bieżąco ewentualnie dogrywał jakieś materiały, bądź będę Wam też tłumaczył, nie ma problemu żadnego. Coś potrzebujecie, piszcie śmiało. Dobra, słuchajcie, wygląda to teraz tak. Dodatkowo doszły rebeki z boku, rozłączniki. Tak jak widzicie, zabezpieczenia do falowników z baterii. Tak właśnie to wygląda. I teraz tak, napięcie będzie wchodziło z baterii tam na dole. Będzie szło najpierw tutaj. Tutaj będzie rezystor bocznikowy, który będzie dodatkowo mierzył napięcie i pobór prądu przez licznik, który Wam później pokażę. No i tutaj po prostu będzie wchodziło napięcie, tak jak widzicie, bateria, a tutaj obciążenie. I teraz tutaj dojdzie napięcie z baterii, a ten tutaj biegun idzie do busbara ujemnego, tutaj są busbary, busbar dodatni, kolorem się nie przejmujcie, tutaj żółto-zielony, no bo taki miałem przewód i chcę go też wykorzystać. 35, założę sobie termokurczanty, też jest tak samo tutaj zrobiony, widzicie, jest 35. No, także tak to wyglądać, zaczyna powoli normalnie, tutaj już podłączone są PV-ki. Tutaj prawie wszystkie przewody jeszcze tylko trzeba poupinać. Falownik ten już jest też podłączony, tylko trzeba podokręcać śruby, bo jeszcze są niedokręcone. Muszę jutro poszukać nakrętek. Tutaj jeszcze tylko zasilania. No i powoli zaczyna to wyglądać. Myślę, że jutro, bo jest dosyć późno już, wieczór, więc myślę, że jutro będę odpalać, czyli w piątek już sobie tą instalację. Zobaczymy, jak to chodzi wszystko. Razem z licznikami. Liczniki też tutaj będą zamontowane. Dwa liczniki do pomiaru mocy produkowanej przez panele fotowoltaiczne i jeden do baterii tutaj będzie, także będzie mierzyć to wszystko fajnie, mam nadzieję. No zobaczymy. Słuchajcie, całość przedstawia się w taki sposób. Wszystko jest już właściwie skończone. Tory są pozamykane, wszystko jest podłączone. Zostawiłem jeszcze spody od falowników, żeby Wam pokazać otwarcie, także tak, mamy turbinę wiatrową zamontowaną z rezystorem. Sterownik jest, działa, już trochę dzisiaj pracował nawet. Mamy falownik 5,5 kW, falownik EASAN SML3 i jest rozłącznik do niego, do baterii oczywiście. Potem mamy falownik iGIRT SV4. To jest falownik 5-6 kW, trochę lepszy niż ten niebieski. Też jest rozłącznik do baterii oczywiście. Teraz Wam powiem, jak to jest podłączone. Mamy skrzynkę DC i mamy skrzynkę AC. Słuchajcie, i działa... Aha, jeszcze tutaj są busbary oczywiście i główny rozłącznik baterii. Jak to wygląda ogólnie? U mnie, pewnie jak w większości u Was, działa to w ten sposób, że jak budowaliście dom, to pewnie nikt go nie przystosowywał w żaden sposób do instalacji fotowoltaicznej, a więc tak, ja sobie też musiałem trochę tutaj poradzić, więc z rozdzielni głównej puściłem sobie przewód zasilający, który wchodzi tutaj, czyli tak naprawdę napięcie poszło od głównego zabezpieczenia w rozdzielni głównej tutaj,
Puściłem sobie tutaj dwie fazy. I wygląda to w ten sposób, że mamy pierwszy licznik i mamy trzeci licznik. Bodajże, nie, przepraszam, pierwszy i drugi, tak. Pierwszy i drugi licznik to są liczniki zasilone tą fazą, czyli tak, faza wchodzi tutaj do tej skrzynki przez zabezpieczenie główne. Po czym idzie jedna faza na jeden licznik, druga faza na drugi licznik. To są zasilania do tych falowników, tak? Czyli wchodząc, napięcie wchodzi sobie tutaj, idzie sobie na jeden licznik, z jednego licznika ciśnie sobie na ten falownik, z drugiego licznika śmiga sobie na drugi falownik. Czyli to są zasilania tych falowników. Tak jak tutaj widzicie, tutaj są podłączenia. Jest AC input i AC output. Czyli to napięcie z tego licznika wchodzi do AC input. W jednym i w drugim przypadku. Tutaj też macie w niebieskim AC in i z tyłu jest bodajże AC out. I teraz tak, co się dzieje? Teraz to napięcie z tych falowników musi wrócić z powrotem na obwody. Czyli wracamy z powrotem na drugi, trzeci, znaczy trzeci i czwarty licznik. Czyli te dwa liczniki to są powroty z tych falowników. Czyli to jest tak, że falowniki oczywiście oprócz tego, że mają zasilanie z sieci, mają też zasilanie z baterii i mają też zasilanie z fotowoltaiki, tak tutaj widać. To są przewody z fotowoltaiki, tam z tyłu są przewody z baterii. Tak samo jest tutaj, fotowoltaika i bateria. No i teraz, jeżeli one nie potrzebują pobierać sobie napięcia oczywiście z sieci, to go nie pobierają, jeżeli mają wystarczająco dużo energii z baterii, z fotowoltaiki i z turbiny wiatrowej. W takim układzie nie potrzebują pobierać sobie energii z sieci, więc tej energii najzwyczajniej nie pobierają. Wtedy te liczniki wskazują zera, a te liczniki, które są na wyjściu, czyli ten i ten, one będą pokazywały pobór przez obwody w domu, tak? Ja mam na przykład sobie niebieski falownik podłączony w taki sposób, że zasilone są w zasadzie 90% gniazd w domu i dodatkowo zasilone jest całe oświetlenie. Czyli wszystkie takie rzeczy jak, nie wiem, zmywarka, czy jakieś tam akcesoria kuchenne i tak dalej są zasilone przez ten żółty falownik, a niebieski falownik zasila mi tylko i wyłącznie pomieszczenie, łazienkę właściwie, gdzie mam pralkę, suszarkę i on tak naprawdę zajmuje się tym, plus dodatkowo jakieś tam obwody na ogród też podłączyłem pod ten niebieski falownik, tak to wygląda u mnie. I teraz tak, fotowoltaika. Fotowoltaika wchodzi do tej tutaj skrzyneczki. Tutaj są dwa liczniki, które powinny mierzyć napięcie, które wchodzi z paneli fotowoltaicznych. Powinny, to znaczy ten mierzy, a ten niestety nie mierzy, się okazał wadliwy i będę musiał go zwrócić, także ten licznik drugi będzie do wymiany. Ten tutaj oczywiście pokazuje napięcie, jest w tej chwili dosyć ciemno, jest noc, więc godzina dosyć późna, więc nie pokazują w tej chwili żadnych parametrów. Dodatkowo podłączyłem sobie monitor baterii, to jest takie urządzenie dosyć ciekawe, podpatrzyłem od jednego z widzów, kolegów na kanale i na forum, który używał czegoś takiego. Zakupiłem sobie takie urządzenie. No i to jest bardzo fajny monitor baterii, który oczywiście jeszcze nie ustawiony jest tak naprawdę, bo pokazuje 100%, a 49V ma. Ale ogólnie ma fajnie, bo ma aplikację Bluetooth i dosyć ciekawie pokazuje całą energię, która wchodzi ze wszystkich źródeł do baterii i cała energia, która wychodzi ze wszystkich źródeł do baterii. Możecie sobie dzięki temu też sprawdzić sprawność swojego magazynu energii i całą resztę. No, u mnie się okazało, że taki sprawny ten magazyn energii bardzo nie jest, ale to już materiał na inną historię. W każdym bądź razie jest do niego fajna aplikacja, łączy się przez Bluetooth, można też wszystkie parametry sobie sprawdzić i tak naprawdę wszystkie charakterystyki sobie wydrukować nawet. Także polecam, fajne urządzenie. Jak to działa? No i teraz tak, tu są busbary. Tak jak wam mówiłem, wszystkie wyjścia z falowników, czyli z tego i z tego falownika oraz wyjścia z turbiny wiatrowej. Tutaj macie plus i minus. Plus i minus turbiny wiatrowej. Wszystkie wchodzą do busbarów, czyli z każdego z tego źródła, oczywiście tutaj przez zabezpieczenia, czyli najpierw stąd sobie wchodzi przewód tutaj i dalej idzie stąd na busbary. Tak samo tutaj przewody z falownika wchodzą sobie na rozłącznik i wychodzą z powrotem na busbary. I tak samo jest w przypadku turbiny wiatrowej.
przewody plus i minus z turbiny wiatrowej. Tu jest rozłącznik. One po prostu stąd wychodzą i śmigają sobie. No, tak jak widzicie, tutaj jest jeden i tu jest drugi. Wszystkie po prostu łączymy na busbarach, czyli robimy takie punkty zbiorcze. I te punkty zbiorcze dodatkowo zasilamy z magazynu energii. Magazyn energii w tej chwili mam na zewnątrz. I tak, on wchodzi sobie z dołu tutaj torem. Przewód z magazynu energii oczywiście. I najpierw wchodzi na ten bocznik. Bocznik to jest urządzenie, które współpracuje właśnie z tym mierniczkiem. I ono ogólnie mierzy nam całe napięcie wchodzące i wychodzące na magazyn energii. I teraz tak, napięcie z magazynu przychodzi sobie tędy, wchodzi sobie na bocznik i wychodzi tutaj na minusowy busbar, tak? Bo ten bocznik musi być akurat w tym przypadku, są różne, ale ten akurat musi być podłączony pod ujemną, pod żyłę minusową, tak? Tak to mniej więcej tutaj wygląda. I wszystkie minusy wchodzą tutaj. Oczywiście busbar, który jest tutaj, najpierw dostaje napięcie z tego głównego rozłącznika, to znaczy, że ten przewód minusowy, nawet tu wchodząc, on najpierw idzie tutaj na rozłącznik główny i stąd wychodzą dwa przewody, jeden idzie sobie na minus, a drugi sobie idzie na plus. Wszystko w każdym razie łączycie przez busbary, nie łączycie tego na bateriach, żeby nie było niebezpiecznie, za dużo przewodów, coś się urwie, coś się, jakaś śruba poluzuje, będzie się iskrzyć, takiego czegoś nie robimy. Wszystko normalnie łączymy na zasadzie list zbiorczych. Także tutaj jest główny rozłącznik baterii. Mogę je po prostu zdjąć i napięcie z całej baterii zostaje odłączone w tym miejscu, tak? Czyli wchodząc sobie tutaj napięcie z baterii, wychodzi tutaj. Jedno idzie przez bocznik i wraca na busbar, a drugie idzie stąd plus i bezpośrednio do tego busbara. Także tak to wygląda. Oczywiście te puszki będą zamknięte za chwilę, tylko na potrzeby tego filmu zostawiłem to jeszcze otwarte. No i tak to działa. Słuchajcie, fotowoltaika ładuje magazyn energii przez te dwa inwertery. One mają MPPT, a turbina wiatrowa ładuje bezpośrednio magazyn energii przez ten sterownik, czyli napięcie z turbiny wiatrowej wchodzi sobie tutaj. I już wyprostowane przez sterownik plus i minus wychodzi tutaj i śmiga na busbar. I tak dzięki temu urządzeniu właśnie, które tam jest, temu miernikowi energii, można sprawdzić dokładnie jakie napięcie i jakie prądy i ile energii wchodzi na nasz magazyn energii. I tak samo można sprawdzić ile to wychodzi. Myślę, że wyszło dosyć fajnie, słuchajcie. Jest na pewno więcej miejsca, zniknęły te baterie, także taki jest efekt końcowy. Rezystor też jest zamontowany. Tak jak mówię, turbina już trochę popracowała dzisiaj, niewiele, ale trochę tam się kręciła. Mógłbym sprawdzić mniej więcej jak to chodzi. No i tyle. Jeżeli macie jakieś pytania bądź pomysły, śmiało piszcie w komentarzach. Ja tu oczywiście mam zamiar zmienić swój magazyn energii w najbliższym czasie. To będzie pierwszy i właściwie jeden z pierwszych zakupów, bo w tej chwili mam te magazyny energii z akumulatorów trakcyjnych i one nie są zbyt wydajne. Znaczy trakcyjne to też dużo powiedziane, bo to są magazyny, to są baterie z wózka widłowego, ale to są trakcyjne baterie z wózka widłowego, więc teoretycznie nadają się do ładowania i rozładowania dosyć częstego, aczkolwiek te już, które kupiłem używane, one były już trochę dojechane, także dużo z nich nie zostało. No ale tam tyle na moje potrzeby na obecną chwilę wystarczy. Myślę, że zakup magazynu energii LiFePO 4 powinien rozwiązać ten problem. Tu jest fajne miejsce, żeby go zamontować, także myślę, że można się o to pokusić. To tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, jak macie pytania, mówię, piszcie w komentarzach. Będziemy starać się szukać jakichś nowych pomysłów i rozwiązań. Pozdrawiam.